18.30, Piotr Kieraga, witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. Reportaż TVN to próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści. Sejm przyjął uchwałę mającą na celu obronę dobrego imienia i upamiętnienie świętego Jana Pawła II. Sekretarz miasta stołecznego Warszawy Włodzimierz Karpiński, aresztowany i zawieszony w obowiązkach służbowych, pobiera miesięcznie prawie 10 tysięcy złotych, czyli połowę swojego dotychczasowego wynagrodzenia. Rosja po raz kolejny przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Rakiety spadały na dzielnice mieszkalne, nie żyje 6 osób. Minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba określa działanie okupantów jako barbarzyństwo. Nie ustają medialne ataki na świętego Jana Pawła II. Papież Polak jest oskarżany o tuszowanie pedofilii w kościele. Sejm przyjął uchwałę, w której napisano, że reportaż TVN24 Franciszkańska 3 to próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści. O szczegółach Paweł Błoch. Do uchwały Prawa i Sprawiedliwości w obronie świętego Jana Pawła II dołączono fragmenty projektu przygotowanego przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Wcześniej na posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Masowego Przekazu dyskutowano na temat obu projektów. Ten atak na świętego Jana Pawła II ma dwie cechy. To jest atak niebywale agresywny i niebywale kłamliwy jednocześnie. Dwie cechy, które bardzo często są niestety w technologiach współczesnej manipulacji spotykane. Dyskusja wykracza tylko i wyłącznie poza ramy dotyczące reportażu czy dyskusji nad reportażem. Ona dotyczy już całego dorobku świętego Jana Pawła II. Mój klub nie będzie brał udziału w pracach nad tymi projektami, dlatego też wymieniłam z przykrością jednak pana prezesa Kosiniaka-Kamysza. Nie będzie brał, nie będziemy zgłaszać poprawek. Oświadczenie dotyczące tez zawartych w reportażu TVN24 wydał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki. Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza oczywiście twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem kościoła w czasach podziału Europy na zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały nie tylko w Polsce inne niż dzisiaj prawa. Inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów. W poniedziałek telewizja TVN wyemitowała reportaż, w którym autorzy, powołując się na relacje księży współpracujących z komunistyczną bezpieką, twierdzili, że Karol Wojtyła jeszcze jako metropolita krakowski tuszował pedofilię wśród duchownych. W filmie został ukazany ksiądz, który dopuszczał się działań pedofilskich, którego kardynał Wojtyła jako arcybiskup krakowski przeniósł do innej diecezji. Oddał go niejako w ręce biskupa tegoż księdza, który był inkardynowany, czyli przynależny do diecezji lubaczowskiej. A zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego wymierzyć karę takiemu księdzu może tylko jego biskup. Ponadto na polskim rynku pojawiła się książka autorstwa holenderskiego dziennikarza Ekka Overbecka pod tytułem Maxima Culpa – Jan Paweł II wiedział. Książka powiela tezę zawartą w reportażu TVN-u. Autor w 2013 roku napisał książkę Lękajcie się, której wypowiadały się ofiary księży pedofilii. Wśród nich był Marek Lisiński, który podawał się za ofiarę księdza pedofila, jednak po latach okazał się oszustem. To jest człowiek, który już wielokrotnie pokazał, że nie potrafi badać dokumentów, nie potrafi ich konfrontować, nie ma warsztatu historyka, nie ma tej podstawowej, elementarnej wiedzy, która zapewnia taką badawczą, naukową uczciwość. No i rzecz fundamentalna. Te wszystkie książki, reportaże, artykuły pisane są z tezą, z góry założoną tezą. To nie pierwsza próba zdyskredytowania Jana Pawła II. W 1983 roku Służba Bezpieczeństwa podrzuciła do mieszkania zaprzyjaźnionego z papieżem księdza Bardeckiego spreparowane materiały, które miały dowieść o rzekomym romansie Karola Wojtyły z Ireną Kinaszewską. Cała intryga spaliła z różnych względów na panewce, ale zasada była dokładnie ta sama. Podrzucić spreparowane, niewiarygodne, zakłamane materiały po to, żeby odrzeć z autorytetu i wiarygodności postać Karola Wojtyły.
perspektywy Jana Pawła II. Dzisiaj mamy z tym samym do czynienia. Reportaż telewizji TVN stał się paliwem dla skrajnych środowisk, które oskarżają świętego Jana Pawła II dosłownie o wszystko. To, że Polak jest dziadem, to, że Polak musi emigrować, to, że Polak nie ma wolności słowa, to, że Polak nie ma wolności religii, to, że cały, wszędzie jest Kościół, czarni, wpychają łapy w każdą dziedzinę życia, to jest właśnie pokłosie mitu Jana Pawła II. Tu już po prostu nie chodzi nawet o, nie chodzi o szaleństwo i nie chodzi o ustalenie, jak było. To jest trochę tak jak z Maybachem księdza Rydzyka. No, wszyscy wiedzą, że to było lipo, ale jakoś dla nikogo nie jest problemem, żeby to powtarzać. W reportażu telewizji TVN pojawiły się również oskarżenia wobec kardynała Adama Sapiehy. Autorzy, posługując się zeznaniami dwóch księży, z których jeden był agentem komunistycznej bezpieki, oskarżyli duchownego o molestowanie kleryków. Nawet Urząd Bezpieczeństwa nie potraktował tych zeznań wiarygodnie i nigdy z nich nie skorzystał. Paweł Błoch, Telewizja Republika. Sekretarz Warszawy, prezes miejskiej spółki MPO i były minister skarbu w rządzie PO Włodzimierz Karpiński, który został aresztowany i zawieszony w obowiązkach służbowych, pobiera miesięcznie połowę swojej pensji, czyli prawie 10 tysięcy złotych. Karpiński usłyszał zarzut przyjęcia łapówki w związku z procedurą wyłaniania firm wywożących odpady ze stolicy. O szczegółach Łukasz Żmuda. Sekretarz Warszawy Włodzimierz Karpiński otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 19 152 zł brutto. W związku z jego zatrzymaniem stołeczny ratusz obniżył mu pensję o połowę. Powołał się przy tym na ustawę o pracownikach samorządowych i zapewnił, że stosuje się do wszystkich przepisów prawa. W okresie zawieszenia pracownik samorządowy otrzymuje wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia przysługującego mu do dnia tymczasowego aresztowania. W przypadku pracowników samorządowych stosujemy artykuł 35 tej ustawy, która dotyczy pracowników samorządowych, i ten artykuł stanowi, że owi pracownicy samorządowi, ich stosunek pracy ulega zawieszeniu z mocy prawa w przypadku tymczasowego aresztowania, ale otrzymują połowę wynagrodzenia tego, którego normalnie otrzymują. I to jest niewątpliwe tak. Tak zostało zapisane w ustawie. Platforma Obywatelska przypomina, że według zasady domniemania niewinności dopiero sąd rozstrzygnie o jego winie lub oczyści go ze stawianych zarzutów. O winie w Polsce jeszcze decydują sądy i tutaj pan Włodzimierz Karpiński nie został skazany, został na razie zatrzymany. Jego obrońcy złożyli zażalenie na to zatrzymanie, w związku z tym nie otrzymuje oczywiście całości swojego wynagrodzenia, tylko połowę. Kwestia otrzymywania przez Karpińskiego 9,5 tysiąca złotych wynagrodzenia budzi jednak zastrzeżenia, ponieważ śledczy zarzucają mu przyjęcie korzyści majątkowych w kwocie 5 milionów złotych. Oświadczenie prokuratury krajowej z dnia 1 marca 2023 roku. Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawił Włodzimierzowi K. popełniony wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w tym Rafałem B., zarzut korupcyjny polegający na żądaniu od prezesa jednej ze spółek korzyści majątkowej w wysokości 2,5% wartości zamówień publicznych uzyskiwanych od miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania w mieście stołecznym Warszawie w zamian za zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych. Wartość ustawionych zamówień wyniosła prawie 600 milionów złotych. Do czynów korupcyjnych miało dochodzić od kwietnia 2020 roku do grudnia 2022 roku, w czasie gdy Włodzimierz Karpiński pełnił funkcję prezesa zarządu miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania w mieście stołecznym Warszawie, a następnie sekretarza miasta. W piątek na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości zwołano nadzwyczajną sesję Rady Warszawy w związku z zatrzymaniem Karpińskiego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. My wnioskowaliśmy o odwołanie pana sekretarza miasta. Dopiero w tej sytuacji po prostu to wynagrodzenie nie było wypłacane. Jest taki wniosek decyzyjny do pana prezydenta. W ramach tego śledztwa na początku lutego został zatrzymany m.in. Rafał Baniak. Były wiceminister skarbu w rządzie Donalda Tuska nie przyznaje się do winy. Usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz powoływania się na wpływy. Miał ustawiać kontrakty na wywóz śmieci warte 600 milionów złotych. To są ogromne sumy, bardzo znaczące nazwiska osób związanych z Platformą Obywatelską. Bo przecież Włodzimierz Karpiński, tu trzeba jasno powiedzieć, jako sekretarz Warszawy musiał
odejść z Platformy Obywatelskiej. On formalnie nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej, bo na to nie pozwalają przepisy. No, sekretarz Warszawy to jest stanowisko urzędnicze, gdzie zgodnie z przepisami polityk na takim stanowisku zasiadać nie może. No ale oczywiście to jest tylko formalność. No, wiadomo, że Włodzimierz Karpiński jest osobą bardzo mocno związaną z Platformą Obywatelską. Jest człowiekiem, który należy do najbardziej zaufanego grona Donalda Tuska. Nie dziwią zatem wysokie ceny za gospodarkę odpadami w Warszawie. Od lat pojawiają się problemy z ich wywozem. Niektóre dzielnice mają problemy z plagą szczurów. Warszawa jest droga, jeżeli chodzi o śmieci. To jest oczywiście fakt, ale też może byłoby to wybaczalne, gdyby za tymi cenami śmieci szła wysoka jakość obsługi mieszkańców. Tymczasem wcale tak nie jest. No, mogę powiedzieć tyle, że w harmonogramach na przykład moja posesja ma wywóz śmieci dwa razy w tygodniu, a od wielu miesięcy te śmieci zabierane są raz w tygodniu, co stwarza po prostu zagrożenie epidemiologiczne. Do pierwszych zatrzymań w tej sprawie doszło 10 stycznia 2023 roku. Zatrzymano wtedy 7 osób. W toku prowadzonych przesłuchań śledczy potwierdzili wcześniejsze podejrzenia, a zatrzymani ujawnili kolejne osoby zaangażowane w przestępczy proceder. Do dziś w tej sprawie zatrzymano 14 osób. Względem niektórych zastosowano tymczasowy areszt w obawie przed ryzykiem mataczenia. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. To była niespokojna noc na Ukrainie. Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak rakietowy na szereg miast. Pociski spadły m.in. na Kijów, Charków i Złoczów, leżący w odległości 140 km od granicy z Polską. Na skutek ataku w wielu miejscach wystąpiły przerwy w dostawie prądu. W miejscowości Czasiwiar, niedaleko Bachmutu, jest nasz specjalny korespondent Witold Newelicz. Dzisiejszej nocy Rosjanie dokonali najbardziej zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę. Jego celem, podobnie jak poprzednio, była infrastruktura krytyczna, ale rosyjskie pociski eksplodowały również na terenach zamieszkałych przez ludność cywilną, na terenie obwodu lwowskiego i w samym mieście Cherson. Atak rozpoczął się około 3 w nocy, kiedy to odnotowano pierwsze eksplozje w Charkowie i na terenach obwodu lwowskiego, chmielnickiego i mikołajewskiego. Mieszkańców Kijowa obudziły wybuchy w stołecznej elektrociepłowni. Kolejna fala nalotów objęła większość terenów Ukrainy, a pociski różnego typu nadlatywały z nadmorza Czarnego, Kaspijskiego. Część rakiet przeleciała nad terytorium Mołdawii. Rosjanie użyli 81 rakiet, w tym 8 posiadających ogromną siłę rażenia pocisków typu Kinjal. Ukraińskiej obronie przeciwlotniczej udało się unieszkodliwić tylko 34. Pozostałe dosięgły celów, między innymi zewnętrznych sieci energetycznych Zaporowskiej Elektrowni Atomowej. Pozbawienie zasilania pomp chłodzących reaktory w tej elektrowni grozi katastrofą na niewyobrażoną skalę, lecz z ostatnich komunikatów wynika, że sytuacja zostaje powoli opanowywana. Na froncie najbardziej zacięte walki toczą się w odległym o kilka kilometrów Bachmucie. Dowództwo środkowego odcinka frontu podało informacje o wielokrotnych próbach przełożenia ukraińskich linii obronnych. Wciąż utrzymywane są pozycje na linii rzeki Bachmuckie. Agresorzy w trakcie każdego kolejnego ataku ponoszą ogromne straty. Ukraińskie służby na terenie całego państwa przystąpiły do usuwania skutków ataków i do końca dnia mają być przywrócone dostawy prądu na terenie całej Ukrainy. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała wczoraj o utrzymaniu stóp procentowych w Polsce. To szósta z rzędu taka decyzja. Dziś prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zwrócił uwagę, że generalny trend jest jasny. Od marca inflacja leci w dół o 10 punktów procentowych w ciągu roku i na koniec roku schodzimy do jednocyfrowej inflacji. Ten płaskowyż się powoli kończy. I będzie bardzo szybkie zejście z poziomem inflacji w kierunku celu banku centralnego, czyli 2,5% plus minus 1. Ale już w tym roku, w krótkim czasie, inflacja zejdzie do poziomu jednocyfrowego. Na koniec roku, zgodnie z projekcją marcową, najnowszą, inflacja będzie wynosiła trochę ponad 7%. Przypuszczamy, że w listopadzie zejdzie na poziom, tak wychodzi z modelu ekonomicznego, 7,4%. Osobiście myślę, że inflacja będzie nawet niższa. Oczywiście wszystko się odbywa przy założeniu, że nie nastąpi nic niespodziewanego. Jakaś wojna w Tajwanie, o Tajwan czy coś takiego.
Na 26 kwietnia wyznaczono termin rozpoznania sporu kompetencyjnego w sprawie aktu łaski między prezydentem a Sądem Najwyższym przez Trybunał Konstytucyjny. Sprawa ma związek z nieprawomocnym wyrokiem wobec Mariusza Kamińskiego i innych osób z byłego kierownictwa CBA. W tej sprawie sporu kompetencyjnego i sprawie prawa łaski już zapadło orzeczenie wcześniej, orzeczenie, które definiuje prawo łaski, prezydenckie prawo łaski. Pewna formuła, która jest taką formułą, można powiedzieć, niemalże królewską. Ostatnie królewskie uprawnienie tak, prezydenta. I wszystkich odsyłam do uzasadnienia orzeczenia Polskiego Trybunału Konstytucyjnego właśnie, jeśli chodzi o definicję, chodzi o pojęcie prawa łaski. Natomiast tutaj mamy jakby kontynuację tej sprawy. Tak jak już powiedziałam, wyznaczony został drugi sprawozdawca tej sprawie i mam nadzieję, że sprawa w najbliższym czasie, no, jakby wszystko dobrze się ułożyło, to i w terminie, terminie rozprawy zostanie zakończona. Rządząca Gruzją partia Gruzińskie Marzenie pod wpływem masowych protestów ogłosiła rezygnację z uchwalenia kontrowersyjnej ustawy o agentach zagranicznych. Opozycja ostro krytykowała nowe przepisy, zarzucając rządzącym kopiowanie rozwiązań obowiązujących w Rosji. Partia Gruzińskie Marzenie poinformowała o wycofaniu projektu ustawy o zagranicznych agentach. Nie wierzymy w to polityczne oświadczenie, ponieważ ta partia wielokrotnie okłamywała gruzińską opinię publiczną. Oczekujemy oficjalnego anulowania na sesji plenarnej parlamentu. Ponadto wczoraj i przedwczoraj zatrzymano nielegalnie dziesiątki naszych przyjaciół. Powinni być natychmiast zwolnieni z więzienia, ponieważ są to pokojowi protestujący. Projekt zmian nakłada obowiązek rejestracji w charakterze zagranicznych agentów na wszystkie organizacje, których źródło finansowania w ponad 20% pochodziło z zagranicy. Zdaniem ekspertów ustawa ograniczyłaby wolność mediów i de facto zlikwidowała społeczeństwo obywatelskie. Władze uzasadniały wprowadzenie ustawy koniecznością zdemaskowania krytyków gruzińskiej cerkwi prawosławnej. Jednak przyjęcie przez posłów projektu w pierwszym czytaniu doprowadziło do wybuchu masowych protestów. Przed gmachem parlamentu gromadziły się dziesiątki tysięcy osób. Doszło do starć z policją, która użyła granatów gazu łzawiącego i armatek wodnych, by rozproszyć demonstrantów. Dotychczas zatrzymano co najmniej 77 osób. Mimo zapowiedzi wycofania się przez rząd z procedowania projektu, opozycja wzywa do kontynuowania protestów. Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili zapowiedziała, że ustawy nie podpisze. Solidarność z protestującymi wyraził m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Izraelu trwają protesty przeciwko reformie sądownictwa. W ramach obywatelskiego nieposłuszeństwa kilka tysięcy osób blokowało drogi dojazdowe do lotniska Ben-Guriona w Tel Awiwie, skąd wczesnym rankiem premier Benjamin Netanyahu udał się do Rzymu. Wcześniej jednak powitał sekretarza obrony USA Lloyda Austina, który przybył do Izraela z oficjalną wizytą. Organizatorzy antyrządowych protestów zapowiedzieli na dziś zorganizowanie Dnia Oporu przeciwko reformie sądownictwa, która w ich ocenie podporządkuje Sąd Najwyższy władzy wykonawczej, sprzyjając rozwojowi korupcji. Dodatkowe kontrowersje wzbudza fakt, iż nowe przepisy mogłyby być wykorzystane przez premiera Benjamina Netanyahu do umorzenia toczącego się przeciwko niemu procesowi w sprawie korupcji. Szef izraelskiego rządu zaprzecza jednak tym oskarżeniom, podkreślając, że jego intencją jest przywrócenie równowagi w państwie. Protestujący zablokowali główne arterie komunikacyjne w Tel Awiwie, doprowadzając do poważnych utrudnień. Według izraelskiej policji w korkach mogło utknąć nawet 70 tysięcy osób. W obawie przed blokadą sekretarz obrony USA przełożył zaplanowany na wczorajszy wieczór przylot do Tel Awiwu i ostatecznie wylądował na lotnisku imienia Ben-Guriona o poranku. Według sondaży większość Izraelczyków jest przeciwnych reformie sądownictwa. W wieku 87 lat zmarł Chaim Topol, wybitny izraelski aktor, znany z roli Tewiego Mleczarza w ekranizacji musicalu Skrzypek na dachu z 1971 roku. Chaim Topol urodził się w Tel Awiwie w 1935 roku. Karierę aktorską rozpoczął podczas służby w wojskowym zespole rozrywkowym. Po zwolnieniu z armii dołączył do grupy teatralnej, występując w wielu produkcjach przed swoją pierwszą rolą filmową, dramatem I Like Mike z 1961 roku. Za rolę ubogiego mleczarza, który chce wydać swoje córki za mąż, otrzymał nagrodę Złotego Globu dla najlepszego aktora w musicalu. Był nominowany także do Oscara. Według
Times of Israel przez całą swoją karierę, Topol grał te w jego 3500 razy. Więcej informacji z kraju i ze świata w naszym portalu tvrepublika.pl. Za chwilę sport i pogoda. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.